Od 1 kwietnia do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny. O ile jeszcze niedawno spis ludności Suwałk szedł nie najgorzej, to po niemal 2 miesiącach frekwencja wskazuje na niewielkie zaangażowanie w tę powtarzającą się co 10 lat procedurę. Osoby ignorujące obowiązek spisowy muszą być świadome tego, że niewykonanie obowiązku statystycznego naraża na karę finansową. Grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Karą finansową może zostać dotknięta również osoba, która wykona obowiązek spisowy po wyznaczonym terminie. Znacznie poważniejsza odpowiedzialność grozi osobom, które przekazują dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. Ustawa o statystyce publicznej za taki czyn przewiduje karę ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Dobra wiadomość jest taka, że do zakończenia spisu pozostało jeszcze sporo czasu, ponad 4 miesiące. Sposobów na dokonanie spisu jest również cały wachlarz. Formularz internetowy, infolinia czy wywiad bezpośredni. Ale ten ostatni zależy od sytuacji pandemicznej. Ta póki co zdaje się być nie najgorsza, ale jeśli pojawi się kolejna fala zakażeń, rachmistrze mogą nie wyjść w teren. Jak zatem spisać się szybko i sprawnie? Przez internetowy formularz na stronie spis.gov.pl. Jeśli nie masz dostępu do komputera z internetem, możesz pójść do ratusza lub oddziałów biblioteki publicznej przy Klonowej lub Północnej. W punktach spisowych są osoby, które pomogą w uporaniu się z internetowym formularzem. Inna możliwość to wykonanie połączenia telefonicznego na numer 22 279 99 99. To infolinia spisowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.